Cześć, witajcie. Z tej strony znowu Opera. Tym razem w kolejnym odcinku Magic the Gathering. W zasadzie Magic Duels, to się teraz nazwa zmieniła. Została nam ostatnia mapa. Pokonanie ostatniego z przeciwników. No i cóż, mam nadzieję, że uda nam się zwyciężyć bitwę przeciwko Ulamogowi. Dzięki osłonie, którą udało nam się zrobić dla Jace'a i Nizy, byli oni w stanie powstrzymać i uwięzić Ulamoga. Jednak nagle kolejna fala Eldrazi powstała z głębin oceanu i są w tym momencie wszędzie. Nie ma czasu, by stworzyć kolejny plan. Musisz walczyć. It's only a matter of time before Ulamog breaks his bonds. Defeat the Tide of Eldrazi before it's too late. Czyli podejrzewam, że w jakimś czasie musimy ukończyć tą walkę. No dobra. I co my tu mamy? Trochę za dużo lądów. Trochę bardzo za dużo lądów. W związku z tym, z czym przelesujemy sobie to jeszcze? Dobra, z tym możemy już jakoś grać. Dobierzemy sobie zieloną manę. To będzie nam na pewno potrzebne. Bo w następnej turze będziemy mogli wystawić survivalistę. I przez co będzie on mógł zbierać kolejne tokeny. Im wcześniej zostanie wystawiony, tym więcej tych tokenów będzie mógł otrzymać. Tracimy trochę na prędkości, ponieważ jeżeli nie trafimy w tym momencie w następnej turze białej many, to zwyczajnie nie będziemy mogli wystawić Core Blade Wyrli, których mamy aż trzech na swoje ręce. Ale może akurat uda nam się jakoś zadziałać. Nie jest to biała mana, niestety, a doszła nam kolejna biała karta. No niech tak będzie, zagramy sobie białą manę, nie mamy innego wyjścia na obecną chwilę. I atakujmy, dopychajmy przeciwnika jak najmocniej się da, ponieważ przeciwnik ma 30 punktów życia, a to nie jest najmniej. Co my tutaj mamy? Allied Hadron Network. Kiedy wchodzi do gry, wywalamy stworzenia z mocą 5 lub więcej, dopóki nie opuści pola walki ten artefakt. No i dobra, wystawiamy sobie pierwszego Core Blade Wheel i oczywiście liczymy na to, że cały czas trafi nam się więcej many. Potrzebujemy minimum 4, najlepiej 5 kart z maną, tak? No i oczywiście atakujemy wszystkim, cały czas napierając na tego przeciwnika, ponieważ on wkrótce zacznie wystawiać nam bardzo, ale to bardzo duże stworzenia. Co będzie całkiem niebezpieczne i zobaczymy, czy uda nam się pokonać tego przeciwnika. Co my tu mamy? Dodaję manę i za poświęcenie przeszukuję bibliotekę w poszukiwaniu landów. No niech będzie. Znowu nie jest najlepiej, ale może być dużo gorzej. Na szczęście nasi sojusznicy są coraz potężniejsi, no i staramy się tego przeciwnika dopchnąć jak najmocniej do granic wytrzymałości, tak? Zadając mu coraz więcej obrażeń z każdą turą. A kiedy wystawi coś ogromnego, no to w takim wypadku wystawimy Hadron Network i zobaczymy, czy jakoś to będzie się sprawować. No i się zaczyna powoli. Kiedy wchodzi do gry, wykłada bezkolorowych Eldrazi Science, poświęcając stworzenie. Nakłada minus 2, minus 2. Na szczęście nie ma w tym momencie many na taki ruch. Mam nadzieję, że to jest mana. No i oczywiście, że nie jest. Coś nie mamy szczęścia do many i przez to możemy przegrać tą rozgrywkę, bo jeżeli przez coś przegramy w tym momencie, to tylko przez brak odpowiedniego koloru many.
No i cóż, znowu dopychamy przeciwnika. Atakujemy czym tylko mamy, bo kiedy on zacznie na nas rzucać to minus 2, minus 2, to pozbawi nas całego impetu. No, niestety zabije naszego sojusznika. Ale otrzymał 7 obrażeń, nie jest to tak wcale źle. Ciekawe, czy będziemy w stanie go pokonać, skoro nie mamy many. Mam nadzieję, że w końcu nam coś dojdzie. Eldrazi, który dodaje manę. Super, czyli już wkrótce będzie w stanie wrzucić nam na pole walki coś potężnego. I oczywiście, że dalej nie mamy many w swojej ręce. Już w tym momencie powinniśmy być w stanie mieć około 8 punktów. A dalej tak nic się nie dzieje, więc to jest dosyć duży problem. Bo jesteśmy w stanie na obecną chwilę atakować w zasadzie tylko jedną postacią, żeby nie tracić reszty. Może już na początku źle zrobiłem, że zaatakowałem przy pomocy Hada Freeblade. Ale mówi się trudno, mogliśmy go jeszcze potrzymać dłużej, żeby nabrał on mocy. Jeżeli w przyszłej turze trafi nam się choć jedna karta many, to jest jakaś nadzieja. Dwa, trzy, nie posiada koloru. Wchodzi, kładzie Eldrazi. Jeżeli poświęcisz... aha, no tak. I Eldrazi, których wyłoży, mają zdolność do dawania many. I kolejny artefakt do dawania many. Nie jest to najlepsze. No i oczywiście, że dalej nie trafia nam się mana. Niedługo będzie już za późno na to, żeby ta mana w ogóle nam się trafiła. Nawet ten first strike nam nie pomaga w tej chwili. No nic, ale atakujmy. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No, komputer się zajął myśleniem i obliczaniem procentowym. Dobrze, że pozbawiamy go w zasadzie cały czas tych sojuszników, tak? Póki będziemy ich niszczyć, to mimo, że nie będziemy odbierać też życia naszemu przeciwnikowi, to jesteśmy w stanie zrównoważyć niejako jego nadchodzący napór. No, i się dzieje. No dobra. Jeżeli nie trafi nam się w tym momencie mana, no to przegraliśmy. No dobra. I to jest przegrana w tym momencie. Możemy sobie zrestartować tą grę. Restart Duel. Coś czuję, że ten odcinek się trochę przeciągnie i mam nadzieję, że mimo tego, że się będzie tak przeciągał, to będziecie chcieli wysiedzieć razem ze mną do końca i zobaczyć, jakie jest zakończenie tej kampanii. No dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej ręce gadżeta. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Wybaczcie. Mamy trochę many. Niestety nie mamy początkowej agresji, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Dobieramy sobie jeszcze raz. No i znowu liczymy na to, że będziemy mieli manę w trakcie naszych działań. Dobierzemy sobie zieloną. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Survivalistę będziemy mogli sobie zagrać dopiero w trzeciej turze i mam nadzieję, że do tego czasu trafi nam się mana. Co prawdopodobnie jest niemożliwe, jak widzicie. Zielone i białe niech będzie. No ciekawe. Mam nadzieję, że ta mana rzeczywiście nam podejdzie w tym momencie, w tej rozgrywce. Oczywiście, że tak się nie stanie. Na szczęście mamy jeszcze coś do zagrania, więc nie położyliśmy ostatniego słowa.
Ale w tej turze już przydałoby się, żeby ta mana nam się trafiła. Ja wiem, że gderam o tej manie i manie, no ale niestety. Zielona. No niech będzie, że i zielona. Nie jest to najgorsze wyjście. Ważne, że nam się coś trafia. Coś się rusza. Jednak potrzebujemy znacznie więcej. Znacznie więcej tej many. Najlepiej, gdyby trafiła nam się na obecną chwilę czerwona. Oczywiście atakujemy wszystkim, co mamy. Dopychamy tego przeciwnika, ponieważ znowu zacznie nam wykładać duże ilości stworzeń, które będą generować mu energię, żeby jak najszybciej wystawić Ulamogę. No i kiedy wystawi tego Ulamoga, no to... to będzie już koniec. Co my tutaj mamy? Okej. Czyli pozbywa nam się jednego z sojuszników. Mamy czerwoną manę i już jest całkiem nieźle. Rzucimy sobie Mundę. Munda pozwala nam szukać naszą bibliotekę z góry i ustawić dowolnie karty, które się znajdują na górze. Na obecną chwilę, jeżeli już miałbym sobie kogoś wrzucić, to jego na górze. I atakujemy, jako że on ma hejsta, także spokojnie jest w stanie atakować w tej samej turze. 6 punktów obrażeń to całkiem sporo. No i co my tu mamy? Okej, musiał odrzucić jedną kartę, czyli nie ma many. Jest nieźle, ponieważ przeciwnik nie ma many. To nie będzie nam na razie potrzebne. Wyłożymy sobie Veteran War Leader, ze względu na to, że będzie on tym silniejszy, im więcej będziemy posiadać, tym większy, im więcej będziemy posiadać sojuszników, tak? Możemy... Dobra, nie będziemy tapować. Staramy się zwiększyć, bo tutaj jest tylko Fast Strike, Vigilance, Trample. Nic nam potrzebnego na obecną chwilę. Atakujemy. 7 punktów obrażeń. Całkiem sporo. Jeżeli nie trafi mu się w tej turze mana, to praktycznie mogę już założyć, że wygraliśmy tą grę. Jeżeli nie trafi mu się... No dobra. Już nie mamy o czym mówić, oczywiście. Tylko zobaczymy, co on nam tutaj rzuci. Nic specjalnego. Na obecną chwilę nie jest to nic specjalnego. Ingest po prostu będzie przerzucać nam karty z góry biblioteki do talii, do kart odrzuconych. Ok, wrzucamy kolejnego War Leadera. Wzmacnia on wszystkich naszych sojuszników. Ok. I czy teraz uda nam się już wygrać? Nie sądzę. Jeszcze nie teraz. Dobra. Ale zadaliśmy mu ogromne straty i w następnej turze mamy Lethal, chyba że wyrzuci czterech przeciwników do zablokowania naszego naporu. Ale to już raczej się nie zdarzy i spokojnie jesteśmy w stanie wygrać. Dokładnie. Nie jest nas w stanie... Wybaczcie mi najmocniej. Przepraszam. Nie jest nas w stanie na obecną chwilę w żaden sposób pokonać. Czyli dowiemy się, jakie jest zakończenie tej historii. Nieźle. No i atakujemy wszystkim. Zawsze napieramy wszystkim. W razie, gdyby przeciwnik miał jakąś odpowiedź, nie ma żadnej. Gideon Juras Army One. Ok. No tutaj mamy oczywiście jakieś tam znowu osiągnięcia. Trochę złota nam wpada. Otrzymałeś bitwę, na którą czekałeś.
No i oczywiście zadziałał twój plan. Aha, jeżeli wasza trójka będzie mogła wytrzymać jeszcze trochę dłużej, wygracie. I to jest moment, w którym odczuwasz, że ziemia pod tobą się trzęsie. Ale to wraz jest koniec. Dobra, czekamy prawdopodobnie na rozwój wydarzeń. Mam nadzieję, że podoba wam się ta seria i jeszcze spotkamy się w Magicu albo w innych grach karcianych. Może już wkrótce na streamie, ponieważ powoli szykuję się w tym kierunku. No i cóż, była to gra głównie oceniająca, jak działa Mirilis. Mam nadzieję, że wam się podobała. Mam nadzieję, że mnie spodoba się Mirilis i jakość tego, jak to wygląda. I już wkrótce spotkamy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się ciepło póki co i do zobaczenia.